Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, czyli 19 marca 2024 roku, zebrało się Kolegium Elektorów Politechniki Opolskiej celem wyboru rektora Politechniki Opolskiej na kadencję 2024-2028. Jedynym zgłoszonym kandydatem na tą funkcję był pan dr hab. Marcin Lorenz i bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym Kolegium Elektorów został wybrany rektorem Politechniki Opolskiej na kadencję 2024-2028. Jest to dla mnie szczególny moment, ponieważ po raz trzeci i to trzeci raz z rzędu zostałem wybrany rektorem Politechniki Opolskiej. Podziela mój pogląd rozwoju Politechniki ponad 750 osób, które pracują, oraz ponad 5000 studentów, które u nas studiują i są z nami połączone. Wierzę, że dalej będziemy w takim tempie i tak dynamicznie się rozwijać, ponieważ. Tworzymy bardzo dobry, wspaniały zespół, który wie, co chce w przyszłości osiągnąć. Fundament naszej uczelni tworzą ludzie, natomiast filary jej rozwoju to według mnie współpraca, otwartość, szacunek i zaangażowanie. W trakcie kolejnej kadencji szczególny nacisk położę na rozwój kadry naukowej i dydaktycznej kolejne inwestycje w laboratoria i aparaturę badawczą. Deklaruję również otwieranie kolejnych kierunków studiów odpowiadających potrzebom rynku pracy, doposażenie sal wykładowych oraz wprowadzenie studenckiego odpowiednika budżetu obywatelskiego.